Zełwągach w gminie Mikołajki oddano do użytku wyremontowany 1,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Modernizacja, której przez lata z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy, kosztowała ponad 5 milionów złotych. Jest to droga powiatowa, dosyć ważna, ponieważ łączy miejscowość Zełwągi z drogą wojewódzką, mocno uczęszczana w sezonie. Przyjeżdża do Zełwąg sporo turystów, którzy korzystają z tej drogi. Droga w Zełwągach była w opłakanym stanie. Teraz jeździ się tu komfortowo i bezpiecznie. Projekt był bardzo już taki na poziomie wieku XXI, ponieważ jest to i oświetlenie, i chodniki, i kanalizacja deszczowa. Jest to zrobione bardzo solidnie. Teraz przy nowej nawierzchni, przy zrobieniu chodnika, jak widać po mojej lewej stronie, podniesie to bezpieczeństwo, bo już nie muszą ludzie chodzić ulicą, mają wydzielone miejsce, czyli chodnik, i to zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo w tejże miejscowości. Udało się to dzięki współpracy lokalnych samorządów. Powiat mrągowski i gmina Mikołajki pokryły połowę kosztów inwestycji. Cieszymy się bardzo, że dzięki pomocy gminy Mikołajki można byłoby zrealizować tę inwestycję, bo bez tego 1,3 miliona na pewno nie dalibyśmy rady. To jest taki bardzo jaskrawy przykład, jak można współpracować w samorządach i to dobrze współpracować, nie wykorzystując, jak to się mówi, jeden drugiego. Samorząd każdy, jak nas wskazuje, czy powiatowy, czy gminny, rządzi się swoimi prawami. Niemniej jednak jest tyle wspólnych możliwości styku i współpracy z korzyścią zarówno dla powiatu, jak dla gminy, a przeważnie dla mieszkańców, a z największą korzyścią dla mieszkańców. Powiat mrągowski pozyskał też zewnętrzne środki na realizację inwestycji. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 2 377 000 zł. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv